Już ponad 2,5 miliona mieszkańcy mają w swoich portfelach z tych dotacji. Brzmi zachęcająco? 2 535 52 zł i 44 grosze. To dotychczasowa kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu gminy Krosno-Odrzańskie w ramach programu Czyste Powietrze. Programu, który funkcjonuje już od kilku lat. W Urzędzie Miasta znajduje się gminny punkt konsultacyjno-informacyjny, do którego można zgłosić się i uzyskać wsparcie oraz informacje o ogólnych zasadach przyznawania dotacji w ramach tego programu. Przypomnijmy, program skierowany jest do mieszkańców domów jednorodzinnych. Ci państwa, z państwa którzy mieszkają w takich domach i chcieliby wymienić na przykład stary kocioł na efektywny ekologiczny spełniający normy i kwalifikujący się do dotacji oraz ocieplić na przykład dom, wymienić okna na nowocześniejsze cieplejsze, mniej przepuszczające ciepło, czy też drzwi wejściowe do domu, ocieplić poddasze i tak czyli dokonać wszelkich termomodernizacji, mają możliwość uzyskania dotacji w programie Czyste Powietrze. Aktualnie ponad połowa wniosków jest w trakcie procedowania, a to oznacza, że kwota, o której wspomnieliśmy na początku, jeszcze wzrośnie. Od stycznia tego roku dotacje znacznie wzrosły. Są dużo wyższe poziomy dofinansowania, dlatego też warto się zainteresować, bo każdy myśli, że może to jest skomplikowane, że może nic nie dostanę, ale jak nie zapyta, nie sprawdzi to, nigdy się nie dowie. Już w najbliższy piątek, 1 grudnia w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim o godzinie 16 odbędzie się spotkanie informacyjne programu Czyste Powietrze. Na to spotkanie grupowe z mieszkańcami zapraszam też, ponieważ można wymienić doświadczenia, posłuchać innych mieszkańców o swoich problemach, planach i może rzeczywiście jakieś światełko się zaświeci w głowie takiego uczestnika tego spotkania. Przypominamy to spotkanie 1 grudnia o godzinie 16. Natomiast konsultacje w punkcie informacyjnym odbywają się w godzinach, które przedstawiamy na planszy. I jest to poniedziałek od godziny 13.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godzinach od 13.30 do 15.30 oraz w piątek od 13.30 do 14.30.